Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m² oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport i montaż. Salon Mebli Vox, ulica Przemysłowa 11/13, od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 oraz w sobotę od 10 do 14. Zapraszamy! Salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy polskie pieśni i wspólne śpiewanie. Za nami ostatni koncert w ramach Letniego Festiwalu Muzycznego. W niedzielę zakończył się Letni Festiwal Muzyczny. Dziś kończymy nasz festiwal także koncertem poświęconym muzyce polskiej. O godzinie 19 w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie można było obejrzeć inscenizowany koncert pod tytułem W kontuszu i z humorem. Podczas koncertu wysłuchać można było pieśni polskich kompozytorów, takich jak Stanisław Moniuszko, Fryderyk Chopin, arcydzieła muzyki wokalno-instrumentalnej, wykonane przez artystów łódzkiej sceny operowej i operetkowej. Wykonawcom towarzyszył zespół kameralny imienia Jana Kiepury w składzie 6-osobowym. Był to już ostatni koncert w ramach Letniego Festiwalu Muzycznego. Całe wydarzenie cieszyło się dużą popularnością wśród mieszkańców. Dla Wiadomości Dnia Michalina Dąbrowska. W tym roku mija 50 lat od powstania zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej. Z tej okazji 25 października w Kutnowskim Domu Kultury odbędzie się gala jubileuszowa. W tym roku zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej obchodzi jubileusz powstania. Zespół istnieje od października 1968 roku, a jego założycielem był pan Kazimierz Jóźwiak. Dzięki działalności założyciela w katalogu strojów ludowych został zarejestrowany regionalny strój kutnowski. 25 października w Kutnowskim Domu Kultury odbędzie się gala jubileuszowa z okazji obchodów 50-lecia powstania zespołu, 10-lecia reaktywacji oraz 5-lecia powstania zespołu dziecięcego. Warto przypomnieć, że zespół został rozwiązany w 1990 roku, a w 2008 dzięki pani Krystynie Korkus został reaktywowany już jako stowarzyszenie. Każda osoba, która chciałaby spróbować swoich sił w tańcu ludowym i dołączyć do zespołu, może przyjść na próbę do Kutnowskiego Domu Kultury. Próby odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek. Dla Wiadomości Dnia Michalina Dąbrowska. Ludowe zespoły, pieśni, wieńce dożynkowe i wspólna zabawa. Tak świętowali rolnicy z gminy Bedlno na Dożynkach. W niedzielę w powiecie kutnowskim obchodzone było kolejne święto plonów. Tym razem odbyło się w gminie Bedlno. Koniec wakacji to czas zakończenia żniw dla rolników. Z tej okazji organizowane są dożynki, święto dziękczynne. Święto plonów rozpoczęła uroczysta msza święta. Następnie odbyły się uroczystości dożynkowe, czyli część obrzędowo-wieńcowa, wystąpienie zaproszonych gości. Zaprezentowały się również zespoły śpiewacze i kapele ludowe. Na scenie można było zobaczyć m.in. wojszycanki, wesołe pleckowianki. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Były dmuchańce, samochodziki, liczne stragany handlowe oraz mała gastronomia. Odbył się również konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Atrakcją uroczystości był występ gwiazdy Baby Full, wspólna zabawa do późnych godzin oraz grochówka z wojskowej kuchni polowej. Dla Wiadomości Dnia Michalina Dąbrowska. Kapituła trzeciej edycji konkursu Lew Kutnowski wyłoniła zwycięzców. Poznamy ich 20 września na uroczystej gali. Trwa kolejna, trzecia edycja konkursu Lew Kutnowski. W tym roku przyjęto 12 zgłoszeń, w tym 11 kandydatur, 5 firm i 6 gospodarstw. Lew Kutnowski jest to konkurs, dzięki któremu można uhonorować nowoczesne rolnictwo oraz osoby, które dzięki wytrwałości, pomysłowości rozwijają swoje gospodarstwa i firmy.
Od 3 kwietnia do 30 maja przyjmowane były zgłoszenia. Następnie trwały wizytacje kapituły. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w terminie do 31 sierpnia. 20 września w Kutnowskim Domu Kultury odbędzie się uroczysta gala, na której starosta Kutnowski, Krzysztof Debich, nagrodzi laureatów konkursu. Podczas gali dowiemy się, kto wygrał w kategorii rolnik, a kto w kategorii firma. Nagrodą główną jest tytuł oraz statuetka Lew Kutnowski. Za wyróżnienie statuetka KŁOS. Dla Wiadomości Dnia Michalina Dąbrowska. Korzystasz z usług aquaparku w Kutnie? Od 10 września nastąpi przerwa technologiczna. W związku z planowanymi pracami technologicznymi aquapark w Kutnie wydał komunikat informujący o przerwie w dostarczaniu usług. Prace konserwacyjno-techniczne rozpoczną się w poniedziałek, 10 września i potrwają prawie przez cały miesiąc. W trakcie przerwy wymieniona zostanie woda we wszystkich basenach, przeprowadzone zostaną prace remontowe oraz serwis urządzeń technicznych. Poszczególne strefy będą otwierane stopniowo. 14 września o godzinie 16 otwarta zostanie kręgielnia. Następnie 17 września pracę wznowi strefa fitness, kardiosiła oraz squash. Strefa basenowa będzie czynna dopiero 26 września. Dla Wiadomości Dnia Michalina Dąbrowska. Coraz więcej osób potrzebuje krwi. Jak ją oddać i zostać dawcą? W okresie wakacyjnym wzrasta liczebność wypadków, a przez to ciężkich uszczerbków na zdrowiu. Aby uratować poszkodowane osoby, potrzebna jest krew. W statystykach podawanych przez portal Krwiodawcy w 2015 roku swoją krwią podzieliło się niewiele ponad 630 tysięcy osób. To wciąż za mało, by szpitale i banki krwi mogły być bezpiecznie zaopatrzone w tę jakże cenną substancję. To jest co roku problem, bo w okresie wakacyjnym jest zmniejszona ilość dawców. Wiadomo, łączy się to z tym, że mamy urlopy, wakacje, młodzież, nie myślimy o tym, żeby przyjść i oddać krew. Niemniej jednak w okresie wakacyjnym jest więcej wypadków. Tak samo ludzie chorują, jak i w ciągu roku całego. W związku z tym zapotrzebowanie jest trochę większe, aniżeli w pozostałych miesiącach. Dlatego byśmy apelowali w ogóle do mieszkańców Kutna i okolic, jeżeli ktoś jest zdrowy i w takim przedziale wiekowym od 18 do 60 roku życia bez przyjmowania leków, to żeby przyszedł i oddał tą krew, bo to niejednemu człowiekowi pomoże. Zapytaliśmy napotkanych krwiodawców w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, od jak dawna dzielą się swoją grupą krwi oraz co ich do tego skłoniło. Jestem honorowym dawcą. Oddaję średnio 3 razy w roku. Pomóc innym, tak, potrzebującym. Zdarzają się wypadki, ludzie mają różne operacje i czasem potrzebna jest ta transfuzja krwi, dlatego po prostu robię to honorowo i tyle. No i dla czekolad. Myślę, że powinni oddawać krew, to nie boli. Jest to raptem 20 minut siedzenia w fajnym towarzystwie krwiodawców i pani pielęgniarek. Uważam, że również jest to na pewno zachęcające to, że mogą dostać dzień zwolnienia lekarskiego. Ja osobiście z tego nie korzystam, bo jestem rolnikiem, ale ludzie, którzy pracują, mogą z takiego zwolnienia korzystać i na pewno mogą pomóc, zrobić dobry uczynek. Ostatni raz oddawałem w 2014 roku, ale czułem wewnętrzną potrzebę oddania tej krwi, ponieważ przez jakieś 2 miesiące człowiek się lepiej czuje, prawda? Jak będzie regularnie oddawał, to samo poczucie jest naprawdę inne, prawda? Między innymi także pomoc innym. Może komuś się przyda, prawda? U mnie się to zregeneruje, ta hemoglobina po jakimś czasie, ale zawsze można komuś pomóc. Jest tyle wypadków, tyle nieszczęść. Ja nie mam z tym żadnego problemu. W ogóle nie boli. Nie było w moim przypadku żadnych omdleń. Nie ma się czego bać praktycznie, prawda? No. Proszę spróbować, nie? A nie z góry zakładać, że się nie odda, że się człowiek boi. Aby móc oddać krew, należy być w wieku od 18 do 60 roku życia. Osoba taka musi być zupełnie zdrowa, nie przyjmująca żadnych leków. Przychodzi się do nas oczywiście z dokumentem tożsamości, dowód osobisty, prawo jazdy bądź paszport. Rejestracja najpierw trwa, gdzie wypisujemy ankietę. Po wypisaniu ankiety i zarejestrowaniu, pobraniu próbki jest badanie lekarskie, które też krótko trwa, około 5 minut, 10 góra. I potem jest oddanie. Oddanie, czyli samo oddanie krwi trwa od właściwie 5 do 10 minut. Wizyta u nas trwa krótko, niemniej jednak efekt sam jest ważny, bo jest już jedna jednostka krwi.
Przed przyjściem do centrum krwiodawstwa należy zjeść lekkie śniadanie i wypić pół litra płynów. Pod żadnym pozorem nie wolno nam przyjść na pusty żołądek. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kutnie przyjmuje od 7.30 do 10.30 w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak. W Kutnie na Plac Piłsudskiego zawitał autobus z jednorożcem. Jest to akcja promocyjna miasta Łódź. We wtorek do Kutna przyjechał czarny autobus z podobizną kolorowego jednorożca. Jest to mobilny pojazd promujący miasto Łódź. Jeżdżąc po różnych zakątkach Polski, władze miasta Łódź chcą pokazać, że miasto się zmieniło. Od lat panuje stereotyp, że Łódź to szare, zaniedbane miasto. Mobilna Łódź to kampania ogólnopolska, w głównej mierze o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Mamy za zadanie przekazać wam w bardzo przystępnym sposobie parę istotnych faktów na temat miasta, jego rewitalizacji, jego zmian. Ale nie tylko. W swoim mobilnym pojeździe mamy również pracę dla mieszkańców. Oferujemy pracę. Ta akcja ma na celu pokazanie miasta z innej strony oraz zachęcenie do zamieszkania w nim i poszukiwania pracy. Autobus wyposażony został w nowoczesne ekrany multimedialne. Wyświetlają się na nich ciekawostki o historii Łodzi. Jest również wystawa o mieście i ludziach. Mamy do dyspozycji 5 ekranów dotykowych. Każdy z nich przekazuje nam inne informacje na temat miasta. Po mojej lewej stronie jest ekran odnośnie edukacji i rodzicielstwa. I po prawej stronie jest za to ekran biznesu, czyli poza tym mamy za sobą ekran, na którym znajduje się quiz wiedzy o Łodzi. Na miejscu, gdzie został zaparkowany autobus, można było zagrać w gry planszowe, które sprawdzają wiedzę o mieście Łódź. Dla Wiadomości Dnia, Michalina Dąbrowska. Karuzele, fotel obrotowy, wieża wspinaczkowa. W ramach kutnowskiego budżetu obywatelskiego powstały nowe place zabaw. W ramach kutnowskiego budżetu obywatelskiego w bieżącym roku utworzono kolejne place zabaw oraz doposażono istniejące. Jedną z nowych bezpiecznych przestrzeni dla dzieci jest wybudowany w ramach trzeciej edycji KBO integracyjny plac zabaw Niezabudkowo. Ze zmodernizowanego placu zabaw mogą korzystać mieszkańcy ulicy Olimpijskiej. Zakres prac finansowanych z budżetu miasta obejmował wyrównanie terenu oraz montaż nowych urządzeń. Ponadto przy skrzyżowaniu ulicy Wybickiego i Kasztanowej zrealizowano etap drugi projektu, łącząc pokolenia od placu zabaw do siłowni plenerowej. Istniejący teren wzbogacił się o karuzele oraz wieżę wspinaczkową, a także o nowe urządzenia fitness. Dodatkowo zainstalowano kamerę monitoringu miejskiego. Dla Wiadomości Dnia, Anna Królak. Epidemia odry w Polsce. Coraz więcej zachorowań. Jak rozpoznać objawy? Jakie niesie za sobą konsekwencje wirus odry? W ostatnim czasie odnotowuje się zachorowania na odrę. Szczepienie przeciwko odrze jest w Polsce obowiązkowe tylko dla dzieci. Dorośli również będą szczepieni, ale tylko ci dorośli, którzy znajdują się w grupie ryzyka. Odra jest to choroba zakaźna przenoszona drogą kropelkową. Pierwsze objawy to ostry ból gardła, katar, gorączka, zapalenie spojówek oraz suchy kaszel. Na początku może zostać pomylona z przeziębieniem. W kolejnym stadium pojawiają się białe wykwity w jamie ustnej oraz czerwona wysypka. Najczęstsze powikłania po odrze to zapalenie ucha środkowego, biegunki, zapalenie płuc, zapalenie mózgu, uszkodzenie rogówki oka. Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne coraz częściej zamieszczają komunikaty związane z odrą oraz profilaktyką zachorowań. Dla Wiadomości Dnia, Michalina Dąbrowska. Stowarzyszenie Przystań zorganizowało wycieczkę do Wrocławia. To jeden z elementów realizowanych projektów. Stowarzyszenie Przystań w 2018 roku zrealizowało kolejne dwa projekty. Jeden projekt był związany z dziedzictwem kulturowym poprzez dzieje ludzi zasłużonych dla powiatu kutnowskiego w ostatnim stuleciu. Drugi projekt natomiast jest pełną integracją beneficjentów tego projektu, czyli osób dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. W ramach projektów przedstawiciele stowarzyszenia wraz z beneficjentami wyjechali do Wrocławia. Mogliśmy zwiedzić cały Ostrów Tumski z wjazdem na platformy widokowe. Mogliśmy zwiedzić uniwersytet z pięknymi aulami, aula Leopoldina, a także oratorium Marianum. Stamtąd udaliśmy się na rynek, gdzie zwiedziliśmy przepiękny rynek, piękny ratusz,
kamieniczki, piękne kamieniczki Jasia i Małgosi. Stowarzyszenie Przystań zrzesza osoby niepełnosprawne i ich rodziny oraz osoby pełnosprawne pragnące nieść pomoc potrzebującym. Dla Wiadomości Dnia, Anna Królak. Uczniu, studencie, pobierasz rentę rodzinną? ZUS przypomina o konieczności składania dokumentów potwierdzających kontynuowanie nauki. Uczniowie i studenci, którzy otrzymują z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę rodzinną, muszą powiadomić ZUS o kontynuowaniu lub zaprzestaniu nauki. Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia. Jeśli jednak dziecko kontynuuje naukę, może dostać rentę rodzinną nie dłużej niż do 26 roku życia. Uczniowie i studenci, którzy otrzymują z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę rodzinną, muszą powiadomić ZUS o kontynuowaniu lub zaprzestaniu nauki. Powinni to zrobić po to, by nie stracić prawa do renty lub też nie zwracać nadpłaconego świadczenia. Renta wypłacana jest przez rok szkolny i okres wakacji. Uczniowie bądź studenci zaraz po zakończeniu okresu wakacyjnego muszą złożyć w jednostce ZUS-u zaświadczenie dotyczące kontynuowania nauki. Zaświadczenie takie wydaje placówka, w której osoba zainteresowana się uczy. Dla Wiadomości Dnia, Michalina Dąbrowska. Znamy zarejestrowane komitety wyborcze z powiatu kutnowskiego. Sprawdź, kto wystartuje w wyborach samorządowych. Zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. W powiecie kutnowskim zarejestrowało się 31 komitetów oraz te z szyldami partyjnymi. W mieście Kutno zarejestrowało się 5 komitetów, m.in. Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Burzyńskiego, Komitet Wyborczy Obywatelski.pl, Komitet Wyborczy Bezpieczna i Uczciwa Polska, Komitet Wyborczy Konrada Kłopotowskiego oraz Komitet Wyborczy Pokolenie Samorządowe. W gminie Kutno Komitet Wyborczy Wyborców Justyny Jasińskiej, Anny Czerwińskiej oraz Komitet Wyborczy Wyborców Strażacy Gminy Kutno. W gminie Krzyżanów zarejestrowano Komitet Wyborczy Tomasza Jakubowskiego, Komitet Wyborców Moniki oraz Komitet Nasza Gmina Krzyżanów. W gminie Żychlin Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Oblicze Gminy w Żychlinie, Komitet Wyborczy Wyborców Ewy Wasilewskiej oraz Komitet Wyborczy Wyborców Łączyć Nie Dzielić. W gminie Dąbrowice Komitet Wyborczy Wyborców Małgorzaty Stokwisz, Komitet Wyborczy Doroty Dąbrowskiej, Komitet Wyborczy Razem dla swojej gminy. W gminie Krośniewice są zarejestrowane Komitet Wyborczy Wyborców Julianny Barbary Herman oraz Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Miasto Krośniewice. W gminie Strzelce zarejestrowały się takie komitety jak Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Grabowskiego, Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Strzelce. W gminie Nowe Ostrowy zarejestrowały się takie komitety jak Komitet Wyborczy Wyborców Zdzisława Kostrzewy, Komitet Wyborców Nasza Wspólna Gmina Nowe Ostrowy Wioletta Kaczmarek, Komitet Wyborczy Nowe Ostrowy Wiesława Brody, Komitet Wyborczy Wspólnota Wspólnot, Komitet Wyborczy Rafała Pacholczyka oraz Komitet Przyszłość Uczciwej Gminy. W gminie Łanięta Komitet Wyborczy Wyborców Strażak Gminy Łanięta, w gminie Bedlno Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Ignaczewskiego, w gminie Oporów Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Oporowa, Komitet Wyborczy Wyborców Czas na Zmiany oraz Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Dom. Dla Wiadomości Dnia, Michalina Dąbrowska. W Leszczynku trwa rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego. Planowany termin zakończenia remontu to 30 czerwca 2020 roku. Urząd Gminy Kutno otrzymał dofinansowanie z funduszy unijnych na zadanie rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. W Leszczynku trwa rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego. Przede wszystkim pierwsze to skupiamy się na remoncie głównego tego dworku. Praktycznie został rozebrany, całkowity dach został zdjęty. Przystępujemy do budowy ścian działowych, bo w środku, że tak powiem, to inaczej zostało zaplanowane niż to pierwotnie ten dworek był. No, jest stawiana konstrukcja dachowa, także w niedługim czasie, myślę, że gdzieś po 20 września będzie już dach przykryty, tam jest oryginalnie jak była dachówka, także będzie dachówka. Na terenie ośrodka wykonane zostaną także m.in. chodniki, drogi, parking, boisko oraz plac zabaw. Planowany termin zakończenia remontu to 30 czerwca 2020 roku. Dla Wiadomości Dnia, Anna Królak.
Do Kutnowskiej Komendy za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wpłynęło już 2641 zgłoszeń. Kutnowscy policjanci przypominają, że za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy mieszkaniec naszego regionu może podzielić się z policją informacjami o zagrożeniach, które zauważył w swojej okolicy. Do chwili obecnej do Kutnowskiej Komendy wpłynęło 2641 zgłoszeń. Potwierdzonych zgłoszeń jest już 762, a wyeliminowanych 239. Najczęstsze zgłoszenia, które otrzymujemy, to jest spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, to jest ponad 950 zgłoszeń, przekraczanie prędkości, 345 zgłoszeń, niewłaściwa infrastruktura drogowa, 302 zgłoszenia oraz nieprawidłowe parkowanie, 437 zgłoszeń. Pamiętajmy, że mapa nie służy do zgłaszania policji pilnej interwencji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych. Dla Wiadomości Dnia, Anna Królak. W czwartek w Miejskiej Bibliotece odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych z pierwszym oddziałem w Łodzi 30 sierpnia w czwartek organizuje bezpłatne szkolenia dla pracodawców. Szkolenia będą się odbywać w Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prowadzone są zapisy. Zapisów można dokonywać telefonicznie lub mailowo. W ciągu dnia odbywać się będą szkolenia dotyczące platformy PUE i jej funkcjonalności, elektronicznych zwolnień lekarskich, obsługi oraz korzystania z aplikacji z wykorzystaniem platformy PUE ZUS oraz zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Dla Wiadomości Dnia Michalina Dąbrowska. Niecodzienna sytuacja na jednym z kutnowskich parkingów. Auto zmiażdżyło zaparkowany niżej pojazd. W czwartek na ulicy Wilczej doszło do niecodziennego, a zarazem groźnego wypadku. Samochód zjechał z parkingu na inne auto, miażdżąc je. Na miejscu zdarzenia była policja, która ustalała okoliczności wypadku. Ze wstępnych ustaleń policji oraz relacji świadków zdarzenia wynika, że kobieta kierująca samochodem marki Chevrolet zaparkowała auto na pobliskim parkingu, ale nie zaciągnęła hamulca ręcznego. W konsekwencji auto zjechało na zaparkowanego niżej Citroena. Cała sytuacja wyglądała zaskakująco i wywołała dużą sensację wśród mieszkańców miasta. Można powiedzieć, że było to szczęście w nieszczęściu, że akurat nikt nie przechodził chodnikiem ani nie siedział w samochodzie. Dla Wiadomości Dnia Michalina Dąbrowska. Udzielanie pomocy działaczom opozycji antykomunistycznej oraz krzewienie wiedzy z dziedziny najnowszej historii Polski to cele nowego kutnowskiego stowarzyszenia. W mieście Róż powstało Kutnowskie Stowarzyszenie Działaczy Opozycji Antykomunistycznej. Terenem działania stowarzyszenia jest powiat kutnowski, a jego działalność oparta jest na pracy społecznej jego członków. Do najważniejszych zadań naszego stowarzyszenia należy udzielanie pomocy działaczom opozycji antykomunistycznej, gromadzenie i opracowanie dokumentów dotyczących działalności opozycji antykomunistycznej w powiecie kutnowskim, krzewienie wiedzy z dziedziny najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem działalności opozycji antykomunistycznej, podejmowanie działań mających na celu upamiętnienie działalności opozycji antykomunistycznej. Stowarzyszenie liczy 9 założycieli. Jego członkami mogą być osoby fizyczne. Dla Wiadomości Dnia Anna Królak. Trwa budowa żłobka przy ulicy Troczewskiego. Już wkrótce 50 dzieci znajdzie miejsce w nowym żłobku, który będzie czynny w godzinach od 5.30 do 17.00. Trwa budowa nowego żłobka przy Szkole Podstawowej nr 7 w Kutnie. Budowa realizowana jest w ramach projektu przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza Szkoły Podstawowej nr 7 i łącznika z przeznaczeniem na żłobek miejski, wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Kutnie przy ulicy Doktora Antoniego Troczewskiego 2. Projekt obejmuje roboty budowlane, wykończeniowe, instalacyjne, zagospodarowanie terenu, instalacje urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz instalacje elektryczne i drogowe. Budynek będzie dwupiętrowy. Znajdą się w nim sale i pomieszczenia dla dzieci oraz pomieszczenie dla obsługi. Powierzchnia użytkowa wyniesie około 600 metrów kwadratowych. Stworzono miejsce dla 50 dzieci, czyli 25 miejsc dla dzieci młodszych do pierwszego roku życia i 25 miejsc dla dzieci starszych od pierwszego do trzeciego roku życia. Żłobek zostanie również przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Dla Wiadomości Dnia Michalina Dąbrowska. Od 1 września dwie kutnowskie podstawówki będą miały nowych dyrektorów. Nadchodzą duże zmiany w dwóch kutnowskich placówkach edukacyjnych.
Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 9 imienia Władysława Jagiełły od 1 września będą miały nowych dyrektorów. Nowym dyrektorem Kutnowskiej Dziewiątki do 31 sierpnia 2023 roku będzie Małgorzata Margulska-Haczyk. Natomiast stanowisko dyrektora w tym samym okresie w Dwójce zajmować będzie Anna Wiśniewska. Zmiany mają związek z odejściem na emeryturę osób, które do tej pory pełniły te funkcje. W czerwcu na emeryturę odeszła dotychczasowa dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 Danuta Bluz oraz Juliusz Sieradzon ze Szkoły Podstawowej nr 2. Dla Wiadomości Dnia Anna Królak. Dobra wiadomość dla osób pobierających rentę socjalną. Od 1 września renta wzrośnie o niecałe 165 zł. Od 1 września wzrośnie wysokość renty socjalnej o 164 zł i 77 groszy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w województwie łódzkim z urzędu podwyższył ponad 16,5 tysiąca rent socjalnych. Wysokość renty socjalnej wzrośnie z 865 zł i 3 grosze do 1029 zł i 80 groszy. Za okres od czerwca do września Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci wyrównanie. Od 1 września wzrasta wysokość renty socjalnej. Będzie ona teraz wynosiła 1029 zł i 80 groszy, a dotychczas wynosiła 865 zł i 3 grosze. W województwie łódzkim renty socjalne pobiera ponad 16,5 tysiąca osób i osoby te będą miały także wypłacane za okres od czerwca do września bieżącego roku wyrównanie. Podwyższenie wysokości rent socjalnych odbywa się z urzędu i nie trzeba w tej sprawie składać wniosków. Wzrost wysokości świadczeń ma związek z wejściem w życie ustawy o rencie socjalnej. Podwyższenie rent socjalnych odbywa się z urzędu, a to oznacza, że nie trzeba w tej sprawie składać w ZUS-ie żadnych wniosków. Pamiętać natomiast należy o tym, że renta socjalna może być łączona z rentą rodzinną i w sumie wysokość obu tych świadczeń nie może przekroczyć dwukrotności kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 2059 zł i 60 groszy. Należy pamiętać, że renta socjalna może być łączona z rentą rodzinną. W sumie wysokość obu świadczeń nie może przekroczyć dwukrotności kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Przypominamy, renta socjalna przyznawana jest osobie pełnoletniej, której całkowita niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 lat albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Dla Wiadomości Dnia Michalina Dąbrowska. W czwartek podczas konwencji wyborczej Zbigniewa Burzyńskiego zaprezentowano program komitetu. W czwartek w Centrum Teatru Muzyki i Tańca Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Burzyńskiego wyłożył wszystkie karty na stół. Podczas konwencji zaprezentowano m.in. program komitetu. Bezpłatne wyżywienie w żłobkach, w żłobku, w przedszkolach, w szkołach. To jest program, który jest realny. My już obecnie opłacamy oczywiście kadrę, która pracuje w tych instytucjach, ale to, co jest tak zwanym sadem do kotła, chcemy sfinansować. Również zdecydowanie, czy chcemy zlikwidować opłaty za pobyt w żłobku i przedszkolu. To jest już bardzo ambitny program, że dalszą konsekwencją będzie wprowadzenie karty rodziny 2+. Co roku chcemy budować nowy plac zabaw, a to, co jest może i trywialnym problemem, stworzyć w szkołach system odrabiania prac domowych pod nadzorem nauczyciela przez uczniów. Kolejnym tematem, który ma zostać poruszony przez komitet, to sprawy senioralne. Wprowadzona ma zostać Kutnowska Karta Seniora, gwarantująca zniżki i dostęp do usług publicznych. We współpracy z organizacjami pozarządowymi wprowadzone mają zostać bezpłatne usługi dla seniorów, takie jak bezpłatne naprawy sprzętu domowego czy darmowa taksówka do lekarza. Centrum Seniora będzie miejscem spotkań i rozrywki mieszkańców 60+. Druga sala kinowa w KDK, która by pozwoliła na wprowadzenie bogatszego także i repertuaru w kinie. Zwiększymy środki na organizacje pozarządowe, inicjatywy obywatelskie, bo budżet obywatelski dowodzi tego, że te inicjatywy obywatelskie są postrzegane jako niezmiernie ważne.
I aby dopełnić tegoż programu uelastycznimy czas pracy urzędu zgodnie także z oczekiwaniami, aby jeden raz przynajmniej w tygodniu wydłużyć godzinę pracy urzędu i utworzenie okienka paszportowego, gdzie będziemy mogli odbierać paszport. Kolejny punkt programu to Kutno bezpiecznym miastem. Rozbudowany ma zostać monitoring miejski. Wprowadzone zostaną dodatkowe patrole piesze policji oraz całodobowe dyżury straży miejskiej. W całym Kutnie zmodernizowane ma zostać oświetlenie uliczne. Program komitetu obejmuje także punkt mieszkania dla kutnian. Chcemy wybudować 200 mieszkań na terenie dawnego folwarku przy ulicy Bema. Myślę, że jest to bardzo realne, chociaż ambitny program. Chcemy dokończyć budowę osiedla przy ulicy Matejki, a także wracamy do zwiększenia bonifikaty na wykup mieszkań komunalnych. Oraz to, co jest nowością, czyli chcemy wytyczyć około 100 działek, gdzie można by było wybudować domy jednorodzinne i sprzedać te działki z dużą bonifikatą dla ludzi młodych, którzy się osiedlą w naszym mieście. Chcemy również działać w zakresie ekologii. Uważamy, że w Kutnie jeszcze jest troszkę mało zieleni, więc zrobimy nowy park, który będzie od ulicy Zamkowej do ulicy Mickiewicza. Zwiększymy nakłady finansowe na utrzymanie czystości i zieleni, ale to, co jest już robione, uważamy, że należy utrzymać, czyli wymianę dopłaty do wymiany starych pieców i podłączeń do kanalizacji sanitarnej. Również to, co jest postulowane, rozbudowywanie ścieżek rowerowych, roweru publicznego, który niebawem ruszy, i utworzenie punktów ładowania aut elektrycznych. Chcemy również walczyć ze smogiem i monitorować to zagrożenie na kutnowskich osiedlach. Podczas konwencji wyborczej zaprezentowano także kandydatów do Rady Miasta. Dla Wiadomości Dnia Anna Królak. Powroty z wakacji wiążą się z długimi godzinami za kierownicą. Aby podróże zakończyły się szczęśliwie, funkcjonariusze apelują o rozsądek na drodze. Przed nami ostatni wakacyjny weekend, który wiąże się z powrotami z wypoczynku. Kierowcy powinni spodziewać się wzmożonych kontroli policyjnych na trasach i w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Pamiętajmy, że za kółkiem musimy być przede wszystkim trzeźwi, wypoczęci i pod żadnym pozorem nie spieszyć się. Ważne, aby w tym czasie zadbać o bezpieczeństwo swoich, bliskich oraz innych uczestników ruchu drogowego. Przez cały ten czas policjanci będą dbać o to, by na drogach naszego regionu było bezpiecznie. Podczas kontroli kierowcy muszą się liczyć z badaniem trzeźwości, sprawdzeniem stanu technicznego pojazdu i właściwym wyposażeniem samochodu. Mundurowi będą również kontrolować, czy kierowcy i pasażerowie używają pasów bezpieczeństwa, a czy dzieci przewożone są w fotelikach. Przy użyciu oczywiście mierników prędkości policjanci będą sprawdzać, z jaką prędkością poruszają się podróżujący. Uwaga mundurowych również skierowana będzie na motocyklistów, ponieważ pamiętajmy, że sezon motocyklowy jeszcze się nie skończył. Pamiętajmy, że nie zawsze konsekwencje łamania przepisów ruchu drogowego ponoszą ich sprawcy, ale w wielu przypadkach za te błędy płacą także inni uczestnicy ruchu drogowego. Dla Wiadomości Dnia Anna Królak. Gry, zabawy i ćwiczenia ruchowe. Zakończyły się wakacyjne czwartki z rodziną. Za nami ostatnie czwartki z rodziną. Od 12 lipca spotkania organizowane były na 8 kutnowskich osiedlach. Atrakcji oraz dobrych humorów nie brakowało. Konkursy i zabawy dostarczyły wszystkim niezapomnianych wrażeń. Nawet upalna pogoda i dokuczliwe komary nie odstraszyły entuzjastów rodzinnych spotkań. Celem akcji było budowanie prawidłowych, trwałych relacji rodzic-dziecko oraz twórcze i aktywne spędzanie czasu wolnego. Czwartki z rodziną to część projektu pod tytułem Kutno – Miastem Mocy Przeciwko Przemocy, realizowanego w ramach programu osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dla Wiadomości Dnia Anna Królak. Wiadomo, z kim zagra KS Sandbus Kutno w drugiej rundzie Okręgowego Pucharu Polski. W środę w siedzibie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej odbyło się losowanie par, które zagrają w drugiej rundzie Okręgowego Pucharu Polski. Wśród drużyn biorących udział w Okręgowym Pucharze Polski znalazły się zespoły z powiatu kutnowskiego. Kutnowska drużyna KS Sandbus Kutno zagra z Włókniarzem Konstantynów Łódzki, natomiast rezerwy kutnowskiej drużyny KS2 Sandbus Kutno zagrają z Witonianką Witonia. Spotkania zaplanowane są na 26 września. Dla Wiadomości Dnia Michalina Dąbrowska.
Podczas konwencji wyborczej Zbigniewa Burzyńskiego zostali zaprezentowani kandydaci do Rady Miasta. Podczas czwartkowej konwencji wyborczej zaprezentowano kandydatów do Rady Miasta. Miasto zostało podzielone na 4 okręgi wyborcze. 3 okręgi są 5-mandatowe, natomiast 4 okręg 6-mandatowy, ale każdy okręg ma dodatkowe 2 osoby. W okręgu numer 1 znalazł się Zbigniew Wdowiak, Krzysztof Matusiak, Agnieszka Wyroślak, Agnieszka Makuła, Tomasz Rędzikowski, Iwona Pietrzak, Przemysław Zawadzki. Drugi okręg Zbigniew Burzyński, Łukasz Walczak, Joanna Podemska, Robert Małachowski, Bożena Szymczak, Agnieszka Molińska-Jójka oraz Edward Książek. Trzeci okręg Grzegorz Chojnacki, Robert Feliniak, Beata Włodarczyk, Jacek Saramonowicz, Iwona Majtczak, Małgorzata Siedlecka, Jan Dębski. Czwarty okręg Jacek Boczkaja, Mariusz Sikora, Danuta Blus, Andrzej Arkita, Karol Miszczak, Joanna Gała, Wanda Majchrowicz, Paweł Markiewicz. Dla Wiadomości Dnia Michalina Dąbrowska. W czwartek wernisaż wystawy, w piątek przemówienia i obchody przy pomniku. To 2 z 3 uroczystości zorganizowanych w ramach 38. rocznicy porozumień sierpniowych. W czwartek w Starostwie Powiatowym w Kutnie odbył się wernisaż wystawy pod tytułem W walce o Polskę. Kutnowska Solidarność w latach 1980-1989. Wystawa została zorganizowana w ramach obchodów 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Była to jedna z 3 uroczystości poświęcona temu wydarzeniu. Wśród obecnych gości nie zabrakło prezydenta miasta Zbigniewa Burzyńskiego, starosty Krzysztofa Debicha, przewodniczącego Rady Podregionu NSZZ Solidarność, historyka Jacka Saramonowicza, posła Tadeusza Woźniaka oraz działaczy Solidarności z Kutna. Wernisaż został poprzedzony odśpiewaniem hymnu i przemówieniem władz. Kolejna uroczystość zorganizowana została w piątek. Były to okolicznościowe przemówienia księdza dziekana, przewodniczącego Rady Podregionu Kutno NSZZ Solidarność, prezydenta miasta oraz pozostałych gości. Szanowni zgromadzeni, w imieniu władz samorządowych miasta chciałbym złożyć hołd i szacunek wszystkim działaczom, przede wszystkim tutaj ziemi kutnowskiej, którzy tworzyli tą kutnowską Solidarność, która ten pomnik ulotka ich upamiętnia. A można powiedzieć, że to wydarzenie 31 sierpnia to jest pewien fenomen. Przecież ci, co pamiętają to upalne lato, ten upalny sierpień 80 roku i te wiadomości, które docierały z wybrzeża, nie było tego w telewizji, tylko pokątnie, że coś się dzieje, jest strajk. To praktycznie byliśmy przekonani, że to się znowu skończy tak jak w 56 roku, jak w 70, jak w 68 w Czechach. A jednak mądrość ludzi, którzy doprowadzili do rozmów, do podpisania porozumień, okazała się jak najbardziej słuszna. Następnie nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów przez delegację pod pomnikiem przy ulicy Sienkiewicza. Na koniec uroczystości odegrano piosenkę Mury. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany połam pan, a mury runą, runą, runą i pokrzemią stary świat. Wyrwij mur od zęby krat. Dla Wiadomości Dnia Michalina Dąbrowska. W nocy zachmurzenie duże, temperatura 14 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali.
niedzielę częściowo słonecznie, temperatura 23 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W nocy zachmurzenie umiarkowane z przelotnymi opadami, temperatura 13 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. W poniedziałek częściowo słonecznie, mogą wystąpić burze z piorunami, temperatura 25 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1006 hektopaskali.